jestem zielony z tym tematem. Dobra, dobra, ale schodziłeś kiedyś chyba, nie? No ja. Pod Częstochową. Ty mieszkasz pod Częstochową. Masz loczka, nie? Bo tamtego blisko, to mieszkasz w tym schronisku brata Alberta, ale jak... Oni tam macie takie... Nie, wyrzucili mnie. Macie tam takie ten... Babiusok z różką. Pokaż to. I to na tych grzybach pijecie, to się pije, tak? To jest grzybówka. Ale potem trzeba wcześniej wstać na grzybie. Grzybowa. Jest jakiś fan grzybów, co na przykład wie, jak jest grzyb, to wie, co to jest? Tak? To jest grzybiorz. A to, wiesz co? Konno na grzyby pojechać. Koń stratuje grzyba i to zbierać w locie. No to jest wyższa szkoła jazdy, żeby zagrać. Jak się koń na grzybie poślizgnie. Widzę kapelucha, ho, ho. Mi się najbardziej z grzybów podobały purchawki i huby na drzewach, nie? A nie papieżaki? Proszę? A nie papieżaki? Papieżaki? Psiaki to wiem, psiaki, nie? Ale to też tam nie mówią, że jak jest blaszka, to trująca. To chyba nieprawda, nie? To znaczy każdy... No od czego właśnie? To zależy od grzyba. To zależy, czyli... A jaki, masz zaproszenie jaki jest, na muchomorki. Jaki jest grzyb jadalny z blaszkami? Ja wiem. Opieńki. Gąska. Gąska? Kania. Tusta gąska. A kurka? Też ma chyba. Kurka wodna. No. Kurki to akurat znam, to bym rozpoznał chyba, kurki. No i... warzywniaku chyba. I pieczarkę. Ale jeszcze podgrzybki chyba kiedyś. Ja byłem ostatnio, to jeszcze było na studiach. Zanim je rzucili, to by podgrzybków moc. No kogoś do reklamówki się zbierali, bo nie było koszą. No później się zaparzyły. A propos piosenki Grzybobranie, to... piosenki Grzybobranie, to... przyjaciel był właśnie świadkiem tego, to myślę, że już niektórzy z Państwa wiedzą, który mi właśnie tę historię opowiedział. I wczoraj graliśmy akurat u nas tam na Śląsku, w Chorzowie. Nie mógł przyjść, bo miał właśnie na nockę w tym zakładzie. Zakład pracy strzeżonej tam ma i nie może wychodzić. Zakład karny. Ale już niewiele tam, no, fajną piżamę ma taką dostępną. Jak było u mnie ostatnio, to rozmawialiśmy właśnie i powstała piosenka nowa, która jest jak gdyby... esencją tej rozmowy, a nam mianowicie rozmawialiśmy na takie tematy jak... na takie tematy jak władza państwa plus przedstawiciele religijni. O tym, jak często to się kuma do razem i razem coś tam robią. Między innymi sięgaliśmy tam, otworzyliśmy encyklopedię, tam na strych poszliśmy zakurzone i sięgaliśmy do czasów Indian. Jak był Indianin? Wódz Indian, jak się nazywa? Wódz Indian? Bóg Indian, tak? Wódz. Główny wódz Indian. Winnetou. Apaczu. Apaczu to dom was. No bo tam mieli później różne klany, się podzielili. Dobry jest. Czytaj Złotogórczarny chyba, Szklarskich. Nie, ogólnie Karola Maja. A, widzisz. No i sięgnęliśmy, cofnęliśmy się do Indian, no i tam analizowaliśmy związek szamana z wodzem Indian, nie? No i tym, jak często szaman był wykorzystywany, chyba. Żeśmy usnuli wtedy, że do takich właśnie... Do czego? Do podawania? Nie, do ogłupiania czasami właśnie tych Indian, żeby na przykład mu oddał konia, nie? Albo tipi mu żeby dał, albo Indiankę, żeby mu oddał, bo go Bóg tam zaraz piorunem porazi na przykład, albo słońce nie wstanie, nie? No właśnie. No i do tego sięgnęliśmy i to później powstała piosenka. Tytuł Kapłan i Król. Kapłanie? Królu? Królu Lulu. Raz Indianin wigwam miał, w nim rozpychał się jak pan. Wlazł na pień pewnego dnia, krzyknął: wodzem będę ja. By posłuszny był mu lud,
rzucał się do jego stóp. Wziął szamana z pióropuszem, by poddanych nękał duszę, by się mieli czego bać, tego czego nigdy nie widać. By się mieli czego bać, tego czego nigdy nie widać. Indziej gdzieś żył sobie car, pałac cerkiew w garści miał. Popatrzymał zaś za progiem, by lud straszył srogim bogiem. By lud miał się czego bać, tego czego nigdy nie widać. By lud miał się czego bać, tego czego nigdy nie widać. Król swój zamek miał, berło, tron i złoty szal. Minstrel mu na lirze grał, wśród zwęglonych stosów ciał. Jakby sobie nie miał wiatr, jakby się nie kręcił świat, kapłan, władca, lud, ofiary w politycznych sieciach wiary. Tak w świątyniach świętych krów po dziś dzień tam kapie z głów złoto, siarka i talary. Wrząca kipi krew z ofiary. Bóg nie żebra, wszak to Bóg. O majątek ziemskich dóbr smutek ciekłby mu spod powiek, gdyby wiedział, kto to człowiek. Co pomyślał